Ze względu na suszę, tegoroczne zbiory kukurydzy na Kiszonkę będą mocno ograniczone. Za chwilę będzie skończone cięcie. Z tego pola w tej chwili zjechały 3 wozy. Maksymalnie może będzie 5. Normalnie powinno być 10-12, a za niedługo przeniesiemy tam na drugą stronę pola. Tam jest 3,5 hektarowa działka i tam jest miejscami tak licha kukurydza, że faktycznie plon to jest właściwie ledwie maszyna potrafi to zebrać. Psza niestety, ale wpłynęła tak dalece, że no to żadne zabiegi rolnika już nie pomogą i nie pomogą. Biór samej masy jest około połowę mniejszy, a jak jest właśnie ze samym ziarnem? Czy ziarna jest również mniej, czy jest ono... Czy rośliny w ogóle wykształciły odpowiednio kolby? No oczywiście, że to się skorelowane z wielkością kolby. Niektóre kolby są takie ledwie takie po prostu w stadium początkowym rozwoju. I większość kolb nie ma praktycznie biorąc żadnej kolby, która byłaby normalnie wykształcona, miała odpowiednią długość no i odpowiednią wielkość ziarna. Czyli nie dość, że zbiór będzie mniejszy, to jego jakość będzie zdecydowanie gorsza? Tak, dodam, że jeszcze pogoda wpłynęła na rozwój głowni, która no też niestety, ale pogarsza jakość paszy. Także jest spory procent tej głowni, pomimo że ziarno zaprawione, ale to się zdarza. Ja kiedyś przed paru laty kupiłem zaprawioną kwalifikat i okazało się, że 30% było właśnie zagrzybionej. No, niestety na to nie mamy żadnego wpływu, ponieważ nie ma środków, które by zwalczały ją w takim stadium rozwoju. Co przyczyniło się do tego, że ta głownia wystąpiła w tak dużym stopniu? To jest sprawa temperatury i głownia rozwija się w momentach, gdy jest bardzo ciepło i nieco wilgoci. Wystarczy, że jest okresowo trochę deszczu i ona wtedy ma wspaniałe warunki rozwoju, no bo wiadomo, że to jest grzyb. Chociaż w lesie niestety nie ma grzybów.